Cześć, ja nazywam się Agnieszka Jakubowska, a to jest mój kanał poświęcony regułom gry w golfa. Dzisiaj zajmiemy się tempem gry. Tyle się mówi o tym, że to jest takie ważne, że trzeba torbę zostawiać po właściwej stronie greenu, że trzeba wykonywać uderzenie w ciągu przypisanych 40 sekund. Ale sprawdźmy dzisiaj, czy to naprawdę ma znaczenie i jaki to będzie miało wpływ na tempo gry. Zapraszam. Zacznijmy od zasady bądź gotowy do gry. Gracz na dole ekranu stoi z przygotowaną piłką, tisem oraz kijem golfowym. Jak tylko poprzednik wykonał swoje uderzenie, idzie od razu w kierunku tee, aby zagrać piłkę. Gracz na górze ekranu zakłada dopiero rękawiczkę. Przygotowuje kij, wyciąga tee oraz szuka piłki. W tym czasie gracz na dole już zdążył wykonać próbny swing i będzie wykonywał uderzenie. Włączymy wtedy licznik, żeby zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy tymi graczami. Gracz na górze właśnie wykonuje próbny swing i jak tylko zagra, zatrzymamy licznik, żeby zobaczyć, jaki dokładnie wpływ ma przygotowanie do gry na czas wykonania uderzenia. W naszym eksperymencie różnica pomiędzy tymi graczami wyniosła prawie 18 sekund. Na greenie po wykonaniu pata gracz często ma dwie możliwości. Albo dokończy dołek, albo zaznaczy piłkę i ją podniesie. Zobaczmy, jak to wpłynie na tempo gry. Gracz na dole od razu dopija piłkę, natomiast gracz na górze ekranu zaznaczył swoją piłkę, odkłada ją i będzie wykonywał uderzenie. Różnica spowodowana markowaniem i podniesieniem piłki wyniosła prawie 8 sekund. A teraz coś nieco mniej oczywistego. Gracz na dole ekranu sprawdza odległość za pomocą zegarka. Gracz na górze robi to samo dalmierzem. Gracz na dole jest już gotowy do uderzenia. Zatrzymamy licznik wtedy, kiedy do uderzenia będzie gotowy również gracz w górnej części ekranu. Wynik to 8 sekund i 67 setnych. Może wtedy, kiedy nie jest nam potrzebna dokładna odległość do flagi, a wystarczy informacja o środku, początku czy końcu greenu, wystarczy posłużyć się zegarkiem? A teraz coś na temat dobrej organizacji. W golfie należy przewidywać, co się będzie działo dalej i jeżeli jest taka konieczność, wziąć ze sobą dwa kije lub dodatkową piłkę. Gracz na dole ekranu dokładnie tak zrobił. Wiedząc, że ma piłkę zaczipować, wziął od razu ze sobą putter. Pomimo tego, że konfiguracja greenu była taka, że trzeba było zostawić wózek dość daleko, gracz na górze ekranu wziął ze sobą tylko kij do chipowania. W czasie, kiedy gracz na dole idzie już do swojej piłki, żeby ją zapatować, gracz na górze musi cofnąć się do wózka. Żeby sprawdzić, jaka jest realna różnica pomiędzy tymi graczami, uruchomimy licznik wtedy, kiedy gracz na dole wykona swoje uderzenie. No i zagrał. Gracz na górze dopiero idzie do swojej piłki. Ustawia się i patuje. Nasz wynik to 18 sekund. 18 sekund, które bez trudu można byłoby zaoszczędzić samą tylko zdolnością przewidywania i nieco lepszą organizacją. I na koniec jeszcze coś o organizacji. Klasyka. Zostawienie wózka po złej stronie greenu. Gracz na dole ekranu zostawia swój wózek już w kierunku przejścia na następny tee. Z kolei gracz na górze ekranu zostawia swój wózek tam, gdzie mu jest wygodnie. Oboje idą zapatować i wracają następnie do swoich wózków. Sprawdźmy, ile czasu zajmie im zejście z greenu, a punktem kontrolnym będą stojące torby innych graczy. Gracz na dole już tam jest, więc zaczynamy odliczanie. Gracz na górze potrzebuje znacznie więcej czasu, żeby obejść cały green i dostać się do miejsca, które jest naszym punktem kontrolnym i prowadzi do następnego dołka.
Wynik to 21 sekund. Wynika z tego, że zostawienie torby po złej stronie greenu jest niechlubnym liderem naszego dzisiejszego eksperymentu. Prześledźmy jeszcze raz uzyskane dzisiaj wyniki. 17 sekund, kiedy gracz nie był gotowy do gry. 7 sekund, kiedy nie dobił pata. 8 sekund, kiedy korzystał z dalmierza, a mógł z zegarka. 18 sekund, wtedy kiedy nie wykazał się zdolnością przewidywania. I 21 sekund, wtedy kiedy zostawił torbę po złej stronie greenu. Łącznie gracz, którego dzisiaj widzieliśmy na filmie w górnej części ekranu, zmarnował minutę i 13 sekund. Niby wydawałoby się mało, ale przecież w przypadku nieodpowiednio zorganizowanego gracza i gracza, który nie zna zasad szybkiej gry, taka sytuacja będzie powtarzała się na każdym dołku, albo i nawet częściej. A 18 dołków da nam już dodatkowe 23 minuty. Czterech takich graczy, z których każdy popełni jedną z tych rzeczy, o których była mowa w czasie trwania każdego dołka, daje nam dodatkowe 1,5 godziny. Czyli runda tych graczy nie będzie trwała 4-4,5 godziny, tylko będzie trwała 6 godzin. I to nie tylko runda tych graczy, ale również wszystkich tych, którzy grają za nimi. Teraz już chyba nie masz wątpliwości, że tempo gry jest naprawdę ważne. I ważne jest to, żebyśmy zaoszczędzali każde, nawet najdrobniejsze sekundy na polu. I to już jest wszystko, o czym chciałam Ci powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Więcej na temat tempa gry możesz przeczytać w mojej książce Poznać reguły. Książka jest do nabycia w sklepach golfowych oraz w niektórych sklepach internetowych. Możesz również zasubskrybować ten kanał, na którym będę regularnie umieszczała filmy dotyczące reguł gry w golfa oraz zasad zachowania się na polu golfowym. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zostaw mi koniecznie łapkę w górę. Do zobaczenia i dobrej gry!